Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pyszną surówkę z czerwonej kapusty. Zanim do tego dojdziemy, zapraszam wszystkich nowych widzów do subskrybowania mojego kanału, a za każdą subskrypcję bardzo dziękuję. Na początek będziemy potrzebować małą główkę czerwonej kapusty. U mnie ważyła ona około 70 deko. Oczywiście całą szatkujemy. Poszatkowaną już kapustę solimy i wyciskamy. Odstawiam ją na 15 minut. Po 15 minutach dodaję pokrojoną w kosteczkę cebulę. Na tarce ścieram jedno obrane ze skórki jabłko. Następnie jedną obraną ze skórki marchewkę. Dodaję mały pęczek koperku i mały pęczek pietruszki, oczywiście wcześniej pokrojony. Następnie dodaję dwie łyżki wyciśniętego świeżo soku z cytryny. Ponownie doprawiam do smaku solą i pieprzem. Na koniec dodaję dwie pełne łyżki majonezu i wszystko razem mieszam, tak aby składniki nam się połączyły. I surówka jest gotowa do podania. Zachęcam do jej wykonania, jest naprawdę smaczna. Jak zawsze komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały. A przepis na tą i inne surówki znajdziecie na blogu, link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.